choćby mi Balak dał dom pełen srebra i złota, nie mógłbym sprzeciwić się rozkazowi mego pana. Choćby mi Balak dał dom pełen srebra i złota, nie mógłbym się sprzeciwić. Spokojnie. Choćby mi Balak dał dom pełen Spokojnie. Jak klasne dwa razy, to będzie dwie akcja. Sekundy przerwy jeszcze, dobra? Okej. Izraelici ruszyli dalej i rozbili obóz na równinach Moabu, po drugiej stronie Jordanu, naprzeciwko Jerycha. Balak, syn Zippora, widział to wszystko, co Izraelici zrobili Amorytom. Wielki strach ogarnął Moabitów. Przerazili się Izraelitów, którzy byli bardzo liczni. Wtedy Moabici rzekli do starszyzny Medianitów: to mnóstwo pożre wokół nas wszystko, jak wół pożera trawę na polu. W tym czasie królem Moabu był Balak, syn Zippora. Wysłał on posłów do Balaama, syna Beora, do Petor nad Eufratem, w kraju Ammawitów. Mieli go wezwać i tak powiedzieć do niego: jakiś lud wyszedł z Egiptu, odkrył powierzchnię ziemi i osiedlił się naprzeciwko mnie. Przyjdź więc i przeklnij mi ten lud, gdyż jest on potężniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pokonać i przepędzić z kraju. Wiem przecież, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklniesz, ten będzie przeklęty. Starsi pośród Moabitów i Madianitów wybrali się więc w drogę, zabierając ze sobą podarunki. Kiedy przybyli do Balaama, powtórzyli mu słowa Balaka. Balaam im odpowiedział: pozostańcie tu na noc, a potem przekażę wam to, co mi pan powiedział. Tak więc dostojnicy z Moabu pozostali u Balaama. Przybył Bóg do Balaama i zapytał: kim są ci mężczyźni, którzy znajdują się u ciebie? Balaam odpowiedział: Balak, syn Zippora, król Moabu, wysłał do mnie posłów, mówiąc: lud, który wyszedł z Egiptu, okrył całą ziemię. Przyjdź więc i w moim imieniu i rzuć na niego przekleństwo. Może zdołam go pokonać i wypędzić. Ale Bóg odpowiedział Balaamowi: nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, jest on błogosławiony. Nazajutrz Balaam wstał i powiedział do dostojników Balaka: wracajcie do waszego kraju, gdyż pan nie pozwolił mi wybrać się z wami. Wówczas dostojnicy z Moabu ruszyli w drogę i przybyli do Balaka. Powiedzieli mu: Balaam nie zgodził się pójść z nami. Wtedy Balak jeszcze raz wysłał dostojników, tym razem w większej liczbie i znaczniejszych. Przybyli oni do Balaama i powiedzieli mu: tak mówi Balak, syn Zippora, nie wzbraniaj się, ale przybądź do mnie. Hojnie cię wynagrodzę i spełnię wszystko, cokolwiek mi polecisz, ale przybądź koniecznie i przeklnij mi ten lud. Balaam odpowiedział: choćby mi Balak dał dom pełen srebra i złota, nie mógłbym się sprzeciwić rozkazowi mojego pana, Boga, zarówno w sprawie małej, jak i wielkiej. Pozostańcie jednak i tej nocy u mnie, aż dowiem się, co pan powie mi tym razem. W nocy przybył Bóg do Balaama i powiedział do niego: skoro ci mężczyźni przybyli, aby cię zabrać, wpisz się z nimi w drogę. Zrobisz jednak tylko to, co ci powiem. Balaam wstał więc rano, osiodłał swoją oślicę i udał się w drogę z dostojnikami Moabu. Bóg jednak rozgniewał się na niego, że wyruszył. Anioł Pana zastąpił mu drogę, gdy Balaam w towarzystwie dwóch służących jechał na swojej oślicy. Oślica zobaczyła anioła Pana stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku. Zboczyła więc z drogi i poszła w pole. Balaam zaczął bić oślicę, aby ją zawrócić na właściwą drogę. Anioł Pana stanął wówczas w ciasnym przejściu między winnicami, gdzie po obydwu stronach był mur. Oślica znów spostrzegła anioła Pana i przywarła do muru, przygniatając nogę Balaama. On natomiast ponownie ją zbił. Anioł Pana poszedł dalej i stanął w miejscu tak wąskim, że nie było możliwości obejścia go ani z prawej, ani z lewej strony. Gdy oślica ujrzała anioła Pana, upadła pod Balaamem. On ogromnie się rozgniewał i zaczął ją okładać kijem. Wtedy Pan sprawił, że oślica przemówiła do Balaama: co ci zrobiłam, że mnie już trzeci raz bijesz? Balaam odpowiedział oślicy: ponieważ kpisz sobie ze mnie, gdybym miał miecz pod ręką, już bym cię zabił. Lecz oślica odpowiedziała Balaamowi: czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz od dawna aż do dzisiaj? Czy miałam zwyczaj się tak zachowywać? On odpowiedział: nie. Wówczas otworzył Pan Balaamowi oczy i ten zobaczył anioła Pana,
stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku. Wtedy Balaam pokłonił się i przypadł twarzą do ziemi. Anioł Pana rzekł do niego: Czemu to trzykrotnie biłeś swoją oślicę? To ja wyszedłem, aby ci zastąpić przejście, ponieważ ta droga jest dla ciebie zgubna. Oślica widziała mnie i ustępowała przede mną trzykrotnie. Gdyby się nie usunęła, już dawno bym cię zabił, a ją pozostawił przy życiu. Wtedy Balaam rzekł do anioła Pana: Grzeszyłem, lecz nie widziałem, że to ty stanąłeś mi na drodze. Jeśli jednak nie podoba się tobie moje postępowanie, to wrócę. Lecz anioł Pana odpowiedział Balaamowi: Jedź z tymi ludźmi, lecz nie mów niczego oprócz tego, co ja ci powiem. I Balaam odjechał z dostojnikami Balaka. Gdy Balak dowiedział się, że Balaam nadjeżdża, wyruszył mu na spotkanie aż do Ir Moab, miasta nad Arnonem, położonego na tej samej granicy kraju. I rzekł Balak do Balaama: Czyż nie posyłałem już po ciebie, aby cię sprowadzić? Czemu nie przyszedłeś do mnie? Czy myślisz, że nie mogę cię hojnie wynagrodzić? Balaam odpowiedział Balakowi: Przecież teraz przybyłem do ciebie. Czy jednak mogę powiedzieć coś od siebie? Powiem jedynie to, co Bóg mi pozwoli. Poszedł więc Balaam z Balakiem i przybyli do Kirat Husot. Balak złożył w ofierze bydło i owce, a część z tego posłał Balaamowi i dostojnikom, którzy z nim byli. Następnego poranka Balak wziął ze sobą Balaama i zaprowadził go do Bamot Baal. Stamtąd było już widać kraniec obozu ludu izraelskiego. Wtedy Balaam rzekł do Balaka: Postaw mi tu 7 ołtarzy i przygotuj 7 młodych cielców i 7 baranów. Balak spełnił to życzenie. Następnie Balak wspólnie z Balaamem złożyli na każdym ołtarzu ofiarę całopalną z jednego młodego cielca i z jednego barana. Potem Balaam rzekł do Balaka: Pozostań tu przy twojej ofierze całopalnej, ja tymczasem się oddalę. Może pan zechce się ze mną spotkać, a cokolwiek pozwoli mi zobaczyć, przekażę tobie. I odszedł na bezdrzewne wzniesienie. Bóg spotkał się z Balaamem, a on powiedział do niego: Oto ustawiłem 7 ołtarzy i na każdym z nich ofiarowałem po jednym młodym cielcu i baranie. Pan przekazał swoje słowo Balaamowi i rzekł do niego: Wróć do Balaka i powtórz mu to. Wrócił więc do Balaka, który stał jeszcze przy swojej ofierze całopalnej razem ze wszystkimi dostojnikami Moabu. Wtedy Balaam wygłosił następujące pouczenie. Sprowadził mnie Balak z Aramu, król Moabu, z gór wschodu. Przybądź tu i przeklnij mi Jakuba. Przybądź i złożycz Izraelowi. Jakżeż mogę przekląć tego, kogo Bóg nie przeklina? Jakżeż złorzeczyć temu, komu Pan nie złorzeczy? Ze szczytu skał go widzę i ze wzgórz go oglądam. Oto lud, który mieszka osobno. Jest odłączony od innych narodów. Któż policzy Jakuba jak proch mnogiego? Kto zliczy obóz izraelski? Obym umarł śmiercią sprawiedliwych i tak jak oni zakończył swe życie. Wtedy Balak rzekł do Balaama: Coś ty mi zrobił. Sprowadziłem cię po to, abyś przeklął moich wrogów, a zamiast tego ty im pobłogosławiłeś. On jednak odpowiedział: Czyż nie muszę dokładnie powtórzyć tego, co pan mi polecił? Na to rzekł Balak do niego: Chodź ze mną na inne miejsce, z którego zobaczysz ten lud. Będziesz jednak widział tylko jego część, całości bowiem nie zdołasz ogarnąć spojrzeniem. Przeklnij mi go stamtąd. Zabrał go więc Pan na pole czatów, na szczyt góry Piska. Zbudował tam 7 ołtarzy, a na każdym złożył ofiarę całopalną, z jednego młodego cielca i z jednego barana. A Balaam powiedział do Balaka: Zostań tu przy ofierze całopalnej, a ja opodal zaczekam na spotkanie z Panem. I spotkał się Pan z Balaamem. Przekazał mu swoje słowa i rzekł: Wróć do Balaka i mu to powiedz. Gdy wrócił do niego, on stał jeszcze wraz z dostojnikami Moabu, przy swojej ofierze całopalnej. Balak zapytał: I cóż pan powiedział? Wówczas Balaam wygłosił następujące pouczenie. Powstań, Balaku, i słuchaj, synu Sipora, słuchaj mnie z uwagą. Bóg nie jest jak człowiek, który kłamie, ani syn ludzki, co się wycofuje. Czy on powie coś, a czego nie uczyni, lub przyobieca, a tego nie spełni? Przysłano mnie tu, abym błogosławił. Błogosławię więc, nie mogę się cofnąć. Ja nie dostrzegam winy u Jakuba, ani nie widzę grzechów Izraelu. Pan, ich Bóg, jest z nimi. Okrzyki wznoszą na cześć swego króla. Bóg, który wywiódł ich z Egiptu, jest dla nich siłą jak rogi bawołu. Bo nie ma czarów w Jakubie, ani wróżbiarstwa wśród Izraela. Jakub się dowie w stosownym czasie. Izrael pozna to, czego Bóg dokona. Oto naród, który powstaje jak lwica, jak lew. Tak on się podnosi. Nie położy się, nim nie porze zdobyczy.
i nie wypije krwi pomordowanych. Balak rzekł do Balama: jeśli rzeczywiście nie możesz go przeklinać, przynajmniej mu niech błogosław. A Balam odrzekł: czyż ci nie powiedziałem, że muszę zrobić to wszystko, co mi pan rozkaże? Balak rzekł do Balama: chodź ze mną, wezmę cię na jeszcze inne miejsce. Może spodoba się Bogu i stamtąd mi ten lud przeklniesz. Zabrał więc Balak Balama na szczyt góry Peor, która się wznosi nad pustynią. Balam rzekł do Balaka: zbuduj mi tu 7 ołtarzy i przygotuj 7 młodych cielców i 7 baranów. Balak postąpił zgodnie z życzeniem Balama. Na każdym ołtarzu złożył w ofierze młodego cielca i barana. Gdy Balam zrozumiał, że błogosławienie Izraela podoba się Panu, nie odszedł jak poprzednio, aby szukać wyroczni, lecz zwrócił się twarzą do pustyni. Gdy podniósł oczy, zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich plemion. Wówczas ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenia. Wypowiedź Balama, syna Przeora, wypowiedź człowieka o bystrym spojrzeniu, wypowiedź tego, który słyszy Boże słowa i ogląda wizję Wszechmocnego. Który pada, a oczy ma otwarte. Jakże piękne są Twe namioty, Jakubie, i Twoje mieszkania, Izraelu. Rozciągnięte jak potoki, jak ogrody położone wzdłuż rzeki, jak aloesy, które Pan zasadził, albo jak cedry nad wodami. Z Jego wiader przelewa się woda, za siebie mają dostatek wilgoci. Jego król jest bardziej potężny niż Agag. Królestwo Jego okryte jest sławą. Bóg, który z Egiptu go wywiódł, jest dla niego siłą jak rogi bawołu. Wyniszczy narody, które go uciskają. Złamie im kości. Przeszyje swoimi strzałami. Zaczaił się, jak lew się położył, albo jak lwica, i kto go obudzi? Błogosławiony ten, kto cię błogosławi. Przeklęty każdy, kto ciebie przeklina. Wtedy Balak zatrząsł się z gniewu na Balama i zawołał: wezwałem cię, abyś przeklął moich wrogów, a ty trzykrotnie ich błogosławiłeś. Precz stąd, idź tam, skąd przyszedłeś. Obiecałem wprawdzie nagrodę, lecz Pan ci przeszkodził w jej otrzymaniu. Balam natomiast rzekł do Balaka: czyż ci nie mówiłem wyraźnie wysłańcom, których do mnie przysłałeś? Choćby mi Balak dał swój dom pełen srebra i złota, nie mogę się sprzeciwić nakazowi Pana. Z własnej woli nie mogę czynić nic dobrego lub złego. Mogę mówić jedynie to, co mi Pan poleca. Dobrze więc, wracam do swojego ludu. Zbliż się jednak, bo chcę ci powiedzieć, co w przyszłości ten lud uczyni twojemu ludowi. I wygłosił takie pouczenie. Wypowiedź Balama, syna Beora, wypowiedź człowieka o bystrym spojrzeniu, wypowiedź tego, który słyszy Boże słowa, zna myśli Najwyższego i ogląda wizję Wszechmocnego, który pada, a oczy ma otwarte. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, oglądam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a w Izraelu podnosi się berło. Pokruszy ono skronie Moabu i czaszki wszystkich synów Seta. I weźmie Edom w swoje posiadanie. Seir stanie się łupem wrogów, bo Izrael będzie potęgą. Z Jakuba powstanie władca i zgładzi wszystkich, co uciekną z miasta. Dostrzegł następnie Amalekitów i wypowiedział o nich przepowiednie. Amalek był pierwszy między narodami, ale w przyszłości dosięgnie go zguba. Potem zobaczył Kenitów i wygłosił swoją przepowiednię. Choć umocniona jest twoja siedziba i na skale zbudowane gniazdo, to przyjdzie na ciebie czas zguby, gdy Asur w niewolę cię weźmie. I dalej głosił swoją przepowiednię. Biada temu, kto zostanie żywy, kiedy Bóg zacznie to czynić. Przypłyną z Kittim okręty, upokorzą Asyrię i Eber, ale i oni przepadną. Balam wrócił do swojej ojczyzny. Balak również poszedł w swoją stronę. Gdy Izrael zatrzymał się w Shittim, lud zaczął dopuszczać się nierządu z Moabitkami. One to zapraszały lud na uczty ofiarne dla swoich bożków, a lud jadł i oddawał pokłon ich bogom. Tak więc Izrael przylgnął do Baal Peora. Wtedy Pan zapłonął gniewem na lud izraelski. Pan rzekł do Mojżesza: zgromadź wszystkich winnych naczelników ludu i każ ich publicznie powiesić, jako zadośćuczynienie dla Pana, aby przestał się on gniewać na lud izraelski. Mojżesz wydał sędziom Izraela następujący rozkaz. Niech każdy zabija tych ludzi, którzy przystąpili do Baal Peora. Wówczas zdarzyło się, że jeden z Izraelitów przyprowadził do swoich braci Madianitkę. Stało się to w obecności Mojżesza i całej społeczności Izraela, lamentującej przed wejściem do namiotu spotkania. Kiedy to spostrzegł kapłan Pinhas, syn Eleazara, a wnuk Arona, opuścił zgromadzenie i wziął do ręki oszczep. Potem wszedł za owym Izraelitą do namiotu i pchnięciem w łono kobiety zabił ich oboje. Izraelitę i kobietę.
Tak ustała plaga pośród Izraela. Klęska ta pochłonęła jednak 24 tysiące osób. Pan powiedział do Mojżesza: Pinchas, syn Eleazara, a wnuk kapłana Arona, uśmierzył mój gniew na Izraelitów, gdyż okazał wobec nich gorliwość o moją cześć. Dlatego w porywie gniewu nie wytraciłem ich doszczętnie. Powiedz mu więc, że zawieram z nim przymierze pokoju. Będzie to przymierze, które jemu i jego potomstwu zapewni wieczne kapłaństwo. Okazał bowiem gorliwość względem swojego Boga i dokonał zadośćuczynienia za Izraelitów. Izraelita, który zginął z Madianitką, nazywał się Zimri, a był synem Salua, naczelnika jednego z rodów plemienia Symeona. Madianitka zaś, którą zabito, nazywała się Kozbi i była córką Sura, który był głową jednego ze szczepów madianickich. Pan przemówił do Mojżesza: walczcie z Madianitami i pokonajcie ich. Są oni bowiem waszymi wrogami i postępują względem was zdradliwie. Posłużyli się oni Peorem oraz swoją siostrą Kozbi, córką naczelnika madianickiego, która została zabita w dniu klęski, jaka spadła na was za Peor. Po tej klęsce Pan powiedział do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Arona: policzcie całą społeczność Izraelitów według ich rodów, wszystkich zdolnych do walki w wieku od lat 20 wzwyż. Mojżesz więc i kapłan Eleazar tak zarządzili na równinach Moabu nad Jordanem, naprzeciwko Jerycha. Należy spisać wszystkich mężczyzn w wieku od lat 20 wzwyż, jak to nakazał Pan Mojżeszowi. Oto są Izraelici, którzy wyszli z Egiptu. Pierworodnym synem Izraela był Ruben. Synami Rubena byli natomiast Henoch, od którego pochodzi lud Henochitów, Pallu, od którego pochodzi lud Palluitów, Hesron, od którego pochodzi lud Hesronitów, Karmi, od którego pochodzi lud Karmitów. Są to rody Rubenitów, których liczba wynosiła 43 730 osób. Do potomków Pallu należał Eliab, którego synami byli Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli to właśnie ci, którzy powstali przeciwko Mojżeszowi i razem ze zwolennikami Koracha zbuntowali się przeciwko Panu. Wtedy to rozwarła się ziemia i pochłonęła ich razem z Korachem. Cała natomiast gromada zginęła od ognia, który spalił 250 mężczyzn. Przez to stali się oni znakiem ostrzegawczym. Synowie Koracha jednak nie zginęli. Oto potomkowie Symeona według ich rodów. Od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów, od Jamina ród Jaminitów, od Jakina ród Jakinitów, od Zeracha ród Zerachitów, od Szaula ród Szaulitów. Są to rody Symeonitów, 22 200 osób objętych spisem. Oto potomkowie Gada według ich rodów. Od Sefona pochodzi ród Sefonitów, od Haggiego ród Haggitów, od Szuniego ród Szunitów, od Ozniego pochodzi ród Oznitów, od Eriego ród Eritów, od Aroda ród Arodytów, od Ereliego ród Arelitów. Są to rody Gadytów, 40 500 osób objętych spisem. Potomkami Judy byli Er i Onan, którzy jednak pomarli w ziemi Kanaan. Następni synowie Judy według ich rodów: od Szeli pochodzi ród Szelitów, od Peresa ród Peresytów, od Zeracha ród Zerachitów. Od synów Peresa pochodzą: od Hesrona ród Hesronitów, od Hamula ród Hamulitów. Są to rody Judy, 76 500 osób objętych spisem. Oto potomkowie Issachara według ich rodów: od Toli pochodzi ród Tolaitów, od Puwy ród Puwitów, od Jaszuba ród Jaszubitów, od Szimrona ród Szimronitów. Są to rody Issachara, 64 300 osób objętych spisem. Oto potomkowie Zabulona według ich rodów. Od Sereda pochodzi ród Seredytów, od Elona ród Elonitów, od Jachlela ród Jachleitów. Są to rody Zabulona, 60 500 osób objętych spisem. Oto potomkowie Józesa według rodów: Manasesa i Efraima. Synami Manasesa byli Makir, od którego pochodzi ród Makirytów. Makir był ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi ród Gileedytów. Synami Gileada byli Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów. Od Heleka pochodzi ród
Helekitów. Następnie Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów, i Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów. Wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidaitów, i Hefer, od którego pochodzi ród Heferytów. Selofhad, syn Hefera, nie miał synów, lecz tylko córki. Córki Selofhada miały imiona Machla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. Są to rody Manasesa, 52 700 osób objętych spisem. A to są potomkowie Efraima według ich rodu. Od Shutelacha pochodzi ród Shutelachitów, od Bekera ród Bekerytów, od Tahana ród Tahanitów, a synem Shutelacha jest Eran, od którego pochodzi ród Eranitów. Są to rody Efraimitów, 32 500 osób objętych spisem. Są to potomkowie Józefa według ich rodów. Oto potomkowie Benjamina według ich rodów. Od Beli pochodzi ród Belaitów. Od Ashbela pochodzi ród Ashbelitów. Od Ahirama ród Ahiramitów. Od Szefufama ród Szefufamitów. Od Hufama ród Hafumitów. Synami Beli byli Ard i Naaman. Od Arda pochodzi ród Ardytów. Od Namana ród Namanitów. Są to potomkowie Benjamina według ich rodów. 45 600 osób objętych spisem. Oto potomkowie Dana według ich rodów. Od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów. Są to potomkowie Dana według ich rodów. Liczba wszystkich członków rodów Szuchamitów wynosiła 64 400 osób objętych spisem. Oto potomkowie Asera według ich rodów. Od Jemny pochodzi ród Jemnitów. Od Jerzwiego ród Jerzwitów. Od Beri ród Beriaitów. Od synów Beri pochodzą. Od Hebera ród Heberytów. Od Malkiela ród Malkieitów. Córka Asera nazywała się Sarach. Są to rody Aserytów. 53 400 osób objętych spisem. Oto potomkowie Neftalego według ich rodów. Od Jachsela pochodzi ród Jachseitów. Od Guniego ród Gunitów. Od Jasera ród Jeserytów. Od Shilema ród Szelemitów. Są to rody Neftalego, 45 400 osób objętych spisem. Liczba wszystkich spisanych Izraelitów wynosiła ogółem 601 730 osób. Pan powiedział do Mojżesza: ten kraj ma być podzielony między nich jako dziedzictwo, według liczby osób. Plemieniu, które liczy więcej ludzi, przydzielisz większe dziedzictwo, a mniej licznemu mniejsze. Każdy otrzyma przydział według danych spisu. Ziemia ma być rozdzielona przez losowanie. Otrzymają więc dziedzictwo przez losowanie imion swoich przodków. Losem ma być podzielone dziedzictwo pomiędzy plemiona liczniejsze i mniej liczne. Oto spis Lewitów według ich rodów. Od Gerszona pochodzi lud Gerszonitów. Od Kehata lud Kehatytów. Od Merariego lud Merarytów. Dalsze rody Lewitów są następujące: Libnici, Hebronici, Machlici, Muszyci i Korachici. Kehat był ojcem Amrama. Żona Amrama nazywała się Jokebet, a była córką Lewiego urodzoną w Egipcie. Z niej urodzili się Amramowi Aaron i Mojżesz oraz ich siostra Miriam. Aaronowi urodził się Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar. Nadab jednak i Abihu zginęli, kiedy zanieśli przed Pana niezgodny z prawem ogień. Wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca życia wzwyż było 23 tysiące. Nie byli jednak spisani razem z resztą Izraelitów i nie otrzymali pośród nich żadnej własności. To byli Izraelici, których spisali Mojżesz i kapłan Eleazar na równinach Moabu w pobliżu Jordanu naprzeciwko Jerycha. Pośród nich nie było nikogo z tych, których Mojżesz i Aaron spisali, gdy dokonywali spisu na pustyni Synaj. Pan powiedział im bowiem, że z pewnością umrą na pustyni. I żaden z nich nie pozostał przy życiu, oprócz Kaleba, syna Jefunnego i Jozłego, syna Nuna.